Halo, witam w kolejnym odcinku na kanale z Hearts of Iron 4, a gramy sobie węgrami i będziemy sobie robić austro-węgry. I co mogę powiedzieć, gram na kilku modyfikacjach, to tam w opisie są, ale ogólnie nie zmieniałem rozgrywki, tylko zmieniałem, bo jest ten Instant War na przykład, a nie mogę tak wypowiadać wojny, bo no bo co? No bo ten. Jestem bez powiązań. No i co? I będziemy sobie grać. Celem tej serii jest stworzenie Austro-Węgier, tak? Zajęcie Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, Albanii, Grecji, europejskiej, w sumie północnej też europejskiej części Turcji. Włącznie z Istanbulem, w sumie można byłoby zająć. I tu fajnie, w sumie też fajnie byłoby Wenecję i to pozajmować i w sumie takie odtworzyć te imperium austro-węgierskie. Chyba nie możemy zrobić, nie możemy, myślałem, że możemy zrobić w sumie odrodzenie Austro-Węgier czy coś w tym stylu. Dobrze, ale to zrównoważony budżet, lecimy od razu. Nie gramy na celach historycznych, to po pierwsze. Czyli no, będą się dziwne rzeczy odpierdzielać na świecie. W sumie to tak, zamieńmy wszystko w piechotę. Nie mamy manpowera, nie mamy nic praktycznie. A artesy też zacznijmy już produkować. Artowa fabryki. Musimy eksportować. Stal też. Nie, może ZSRR. Badania to oczywiście klasycznie. Fabryki w ogóle mam jakieś wolne. Ta, to niech wypaduje to infrastruktury na maksa. Dostaniemy jeden stali plus 40 tego. Aluminium. Tak, to jest aluminium? Chyba ta. Zobaczmy w sumie, to jest aluminium. Tak, aluminium. To co? Odpauzujemy. I trzeba wybrać marszałka. Sobie. Bierzmy sobie również generała. Nie będę szkolił tych dwóch dywizji, bo i tak będziemy musieli szkolić wszystkie, bo dojdzie manpower. One są, jak w ogóle z minusem, o kurde, 5000 na minusie broni mamy prawie. Manpower nam też brakuje. No cóż, ale dodałem co, nie ten plan co chciałem ten. Nie chciałem włóczni dawać. No i co mogę powiedzieć? Hearts of Iron, nie wiem jak się przyjmie, szczerze, ale mam nadzieję, że jakoś dobrze. No w sumie to teraz tylko Mad Games, w sumie to Mad Games tutaj podbustało statystyki kanału głównie, więc zobaczymy jak to będzie na tym Mad Gamesie. Zostawmy sobie, niech tu samolody tak latają w sumie. No i co, no zobaczymy jak pójdzie. To raczej nie będzie długa seria, bo nie będę tu podbijał świata. O, nie usuwaj tego, jakbym tu usunął, to nie wiem. W sumie dajmy tu partyzanta, jak możemy. I możemy jeszcze marszałkowi to ofensywną dajmy. I organizatora. Tak, lecimy w monarchię oczywiście. Czy możemy tutaj dać... Nie mamy żadnego takiego chłopa, który by dom dał. A nie, jest to neutralnych, to sobie weźmy sobie. Jeszcze nie wiem, czy on jest potrzebny, szczerze. On chyba nam nie jest potrzebny, więc straciłem siłę polityczną niepotrzebnie. No nie jest najlepiej. A, i będzie trzeba to rozbrojenie zrobić. Już mówię, co? Tylko wejdę sobie tutaj, będzie trzeba to zrobić. Tajemne zbrojenie. Żebyśmy tam te binusy poszły, bo tutaj... To nie wygląda to najlepiej. Odcinki będą troszkę dłuższe, tak myślę, że 20-25 minutowe będą spoko. Więc nie 15 minutowe, więc mówię. Pewnie z 6 odcinków będzie. Nawet może krócej. Z tych Austro-Węgier, chwilę tylko Węgier, ale no, niedługo też będą Austro-Węgier. Czekam szczerze na wydanie tego nowego DLC do Polski, ZSRR. I tutaj krajów bałtyckich tutaj. Estonii, Łotwy, Litwy. No na pewno zagram w ten kupę chyba od razu, nie premiery. Może nie zrobię premiery, ale kupię to szybko. I zagram i pewnie też będę nagrywał z niego na bieżąco sobie.
bez grania wcześniejszego. Ciekawe mi Polska i Związek Radziecki. No w sumie na tym się będzie głównie opierać. No i może jakąś Litwą też, takie trzy serii z tego będzie można walnąć. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Tutaj wybór króla. W ogóle mam mało FPS-ów, jak na chwilę. Miałbym coś uruchomionego, albo to nagrywanie tak obciąża mi chwilę, albo mam coś uruchomionego w tle. Nie mam, o dziwo. O dziwo nie mam, więc to nagrywanie tak mi obciąża chwilę. Okej. No w sumie. Nadal 0 manpowera. I to jest niepokojące niestety. Bardziej to jest niepokojące to. W sumie jedna z bardziej niepokojących rzeczy jest to, że mamy nadal broń już nam schodzi z minusu. A one są nadal w tym samym pasku. A właśnie tu widać, wszystko. Że zasoby ludzkie tylko 43% w tych dywizji jest. Więc no, nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej, czy musimy czekać na ludzi. Oczywiście większego poboru wziąć nie możemy zrobić, no nie możemy. Perytyk wojskowości się nam przyda jak najbardziej. No to infrastruktura się buduje wolno. Też mógłbym cywilki zacząć robić teoretycznie też. No w sumie niech się zrobi ta cywilka, może coś się zbuduje się kiedyś to. Okej. Wyproszenie księcia Habsburga. I zobaczmy, co się dzieje na świecie w sumie. Jest wojna Hiszpanii oczywiście. I widać, żeby republikanie chyba to wygrają, o dziwo. A ci idą tu w jakąś armię zmotoryzowaną. Czekaj, czy pójdą w dekolonizację. Ciekawe, zobaczymy. Ci to w tego pana z wąsem poszli. Ten wiadomo, wszystko to tak jak ten. Zobaczmy, jak Japonia poszła. A, poszła szogunat. Okej. Okay. Szogunat Japonii, spoko. Czyli oni nie będą mieli chyba wojny z Chinami. Zobaczmy, jak to w ogóle po szogunatu idzie. Pak nie jest z Chinami, no będą mieli, nie będą mieli wojny z Chinami. No i z Związkiem Radzieckim wojna. I Mandżurię prawdopodobnie zaanektują. I Menyang. Okej, ciekawe, nie powiem, że nie. Lotnictwa to też my za dobrego nie mamy. No tak w ogóle samolotu sobie. 96, no to nie najlepiej. Dywizji 16, floty 0. Fabryszek 7, cywilnych i 6 tych. I 6 wojskowych. Dobra, badania. Dobra, zróbmy sobie broń wsparcia. Radio później wybudowa nam się jak najbardziej przyda. Dobra, i tak, sojusz polsko-rumuński. Tutaj jest Otto, zostaje królem Węgier. Zawieszenie księcia Habsburga skończone i wniosek o referendum. Zróbmy. Niech by się zgodzili, bo nie wiem, czy jestem gotowy w sumie na walkę z nimi. Z takimi dywizjami mam naprawdę broń na plusie. Chociaż jak się nie zgodzą, to może zaczniemy robić, bo jak się nie zgodzą, to naprawdę zaczniemy to robić. I może nam się coś tu uda wykombinować, co nie mogę wcześniej pójść to. Dobra, zobaczymy. Ja ustroję dywizji. Tego nie pokażę, od 3 do 15. To mamy i tak, jakby mieli nawet 15, to i tak mam więcej, a raczej 15 nie mają. Tylko że oni są pewnie lepiej wyposażone, jak nic. Są lepiej wyposażone, mają pewnie ludzi. Zresztą to też nie jest pewne. No nie wiem, zobaczymy, ale mamy siłę polityczną, więc my ją weźmy. To oczywiście z tego nic nie możemy. A tak armii nam się przyda. Chociaż nie wiem, czy obrona nie byłaby później, lepsza na później. Bo będzie trzeba kraj sudecki bronić. No ciężkie sytuacje, ciężkie sytuacje, ciężkie wybory. Radio wybadajmy, radio nam się jak najbardziej przyda.
Zgodzili się. Nie bardzo dobrze, chociaż nie nabijemy sobie niestety doświadczenia, ale mi się wydaje, że tak jest dobrze. I tak, zróbmy odrodzenie Austro-Węgier, dopiero później zaczniemy te potajemnie zbrojenia robić. Tak, mamy tutaj więcej tych, więcej rzeczy, mamy pełną armię w ogóle, ponad pełną armię, dobra. Usuńmy z tego pewną kawalerię. Tam to 4000 manpowera, daj, usuńmy te dywizje górskie. Są... No i mają jakieś dziwne te dywizje górskie, dużo tych dywizji jakichś dziwnych mniej, dobra. 29 tysięcy manpowera. On zejdzie oczywiście do zera nam. Czy nie? Nie, no zejdzie do zera. Troszeczkę się półzupełniali. Zobaczmy, jaki oni mają ten. A to usuńmy. I to mają, i to 18. Są lepsze od nas, od naszych w ogóle dywizje. Czyli zastanawiam się, czy nie zamienić na te austriackie. Tak zrobimy również. Tylko, że to będzie brakować bardzo dużo manpowera. Ale. Dobra. To zróbmy jako ten. Jako garnizon na ten Infantry Division, pardon, naszymi dywizjami głównymi. To są w ogóle o dziwo całe zaopatrzone, więc one będą mieli dobrze walczyć dość. No gorzej z tymi. Gorzej z tymi. Mamy również fabryczki. No i tą broń w sumie, zróbmy tą broń, bo nam troszeczkę brakuje. Tej broni. Po broni możemy arty i w sumie to jeszcze robić. Jak nam się przyda. Bo to jest ten jako... Nie mam na to korów. Więc w sumie sprowadzimy tutaj gubernatora wojskowego, ale mam taki moc jak Coring Button, więc sobie to skoruję to co mogę oczywiście. Z jednej strony skorujmy. Bo to nam da w sumie manpowera też. A potrzebujemy tego manpowera. Doktrynę, właśnie, jaką doktrynę to pójść? Chyba przewagi ogniowej pójdę. Tak, przewaga ogniowa się przyda. Myślę, że to będziemy głównie farty, raczej w czołgi nie idziemy. Tutaj nie wiem, że czołgi dopiero w późnym etapie gry. No i brakuje tutaj siły politycznej, ale to... Z czasem nadrobimy sobie tą siłę polityczną. Ustawmy sobie wszystkich odrodzenia Austro-Węgier, a niepotrzebnie chyba to tak, użyłem, że to były kory na to. Nie, co ja zrobiłem, dobra, tam były kory, niepotrzebnie totalnie to zrobiłem. Potajemnie zbrojenia również, ale zepsułem totalnie. Dobra, ale dostajemy manpowera. Dostajemy manpowera, więc jest git. To lepiej by robić z tymi dywizjami. No czekamy. Zrobią się na to potajemne zbrojenia. A co się dzieje w Hiszpanii? O, w Hiszpanii się wbili do republikanów w plecy totalnie ta regionalna rada obrony Anagoli, tak? Anagoli? Czy źle przeczytałem, jak to się nazywa? Aragonii, a nie Anagoli. Jest jakaś Aragonia w ogóle, to nie Katalonii powinno być przypadkiem. Albo może jest, że... A nie, Aragonii. Aragonia jest, faktycznie. No, istnieje coś takiego Aragonia. No dobra. Co mogę powiedzieć, no... Republikanie dostają mnie na chyba w pierdziel dość mocny, tak mi się coś wydaje. Tutaj oni się zjednoczą razy i nacjonaliści to wygrają. Takie mam przeczucie. Zobaczmy co tutaj jest. No w sumie bo i tak wydajemy te jakieś cywilki. O kurde, ej cywilek to mamy 9 już. Albo przecież wzięliśmy z tego, no dobra. I ile fabryczek? Dostaliśmy. Nie powiem, że nie, jest dobrze. No i więcej arty zróbmy. I zacznijmy samoloty robić. To po 3 to do pełna, bo wsparcie nam się przydadzą bardzo. Ile wam tu jeszcze potrzeba? Tego mam powera. No, nie widać tu. A nie, jest to 51%, dobra.
Czyli jeszcze nie jest potrzebne więcej tego manpowera. W sumie lepszą artę możemy pójść. Pewne zbrojenia, manewry. Manewry nam się bardziej przydadzą. I to w sumie tutaj na te lotnisko i na Czechosłowację. Coś tam jakaś wojna się skończyła. O! Właśnie o tym mówiłem. No, dla nacjonalistów to jest koniec. To chyba, że to jeszcze im wybuchną karliści. Co wątpię. No chyba, że im. No jakby im wybuchną, to sobie powiedzieć. To rip. Ale no, o, karlistyczne. To no, właśnie im wybuchło, ale myślę, że nacjonaliści i tak się już uda im się na spokojnie to wszystko zrobić. Też dużo im tych karlistów tu wybuchło. Bo najczęściej karliści tutaj na tych prowincjach wybuchają gdzieś. Na kilku prowincjach, ale nie na aż tyle. Tylu. Przynajmniej mi nigdy nie wybuchli tak. Planowana na wojna, ofensywa. No, aha, bo oni tam faktycznie mają do uruchomienia to i wtedy te minusy i schodzi to. No kurde. No, tam jakaś Amelia zaginęła. No, coraz więcej tego mapora do nich tam dochodzi, więc nie jest źle. Manewry mamy zrobione. Możemy teoretycznie już tak, tą częściową mobilizację, to sobie wezmę oczywiście. Ściema mobilizacja nam się jak najbardziej przyda. I to w sumie jest to ten, nie pokazuje nikt więcej tego. To... O, i git. Więc mamy już tutaj dom i ja mam fabryczek. No, 13 fabryczek cywilnych. Nie powiem, że nie jest to dobry wynik dość. Tutaj, chyba tą górną Austrię, ale tutaj już nie, bo tu... tu nie będę budował nic w Tyrolu, dlatego że prawdopodobnie się będziemy stąd wycofywać i tu bronić na, w górach, żeby sobie skrócić front, jak będziemy z Niemcami i Włochami walczyć. To jest bardzo prawdopodobne. Zacznijmy od jakichś samolotów, może lepszy myśliwiec. To są jakieś ważne, to są trzy cywilki, więc w sumie dość ważny teren. Czołgów nie, czołgów się nie bawimy, możemy bawić się w doktrynę tą powietrzną. Doktryna powietrzna zawsze jest na środku. Druga jest najlepsza, bo ona daje potężne boosty do tego wsparcia powietrznego i piechota robi z później kasami robi totalne oro na frajerach, więc no pamiętajcie, że opłaca się robić ten. Jakieś porozumienie zrobiliśmy, więc lecimy na obronę Czechosłowacji. W sumie, dobra, zróbmy tą obronę tą Czechosłowacji, no. I... A skąd tamten. I możemy już normalnie robić tak, możemy mieć pobry i w ogóle i wszystko. Dobrze, jest dobrze, nie powiem, że nie. I mam manpowera, dostajemy też o wiele więcej już. A tam chyba mieliśmy też jakieś minusy do manpowera, ale zróbmy też armię ochotniczą już. Mieliśmy totalne minusy, mieliśmy po 50% jakby tylko osób w jednej dywizji, to mieliśmy 100 tysięcy, to jest ponad 150 tysięcy. Coś mi upadło. Dobra. Więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. No i co mogę powiedzieć, no. 180 tysięcy. Mamy praktycznie pełną armię, więc możemy też zająć się szkoleniem tej armii. Niech się podszkoli. Tyle, ile może. A tylko, że to jest obrona doskonała. No i się zgodzili, tylko nie tak jak chciałem. Najgorzej, ja gram na Aeromanie i nie mogę zapisywać. Zgodziliście się, ale jako marionetka, Królestwo Czech.
Chciałem zbyć autonomię, na którym oni są poziomie tej autonomii. To jest bardzo ważne. Bo kolonii, czyli tu chyba są dwa poziomy jeszcze. A nie, to zwolnij, to nie, to jeszcze jest w ogóle. No kurde, oni się zgodzili, najgorzej. Ale mam ich dywizję w sumie. To też jest 47 dywizji czeskich. Jacy Czesi mają ten? A nie możemy zmienić na tych moich. Kiedyś można było tu zmieniać chyba szablony tych marionetek i spadek, jakie mają. A tutaj najwidoczniej już nie można. No cóż. Więc co w tych celach jest w ogóle? Bo ja cele. Zatrzymaj ten czas. Cele. Co w celach jest? Musimy mieć więcej niż 200 tysięcy w armii, więc w sumie pójdźmy w przemysł, tak. Zmienimy sobie ten przemysł. Bo mamy już manpower. Też. A, tylko tego manpowera będzie to brakować. Co nie doszkulmy, bo to trzeba będzie te dywizje, trzeba ulepszyć. Powiedzmy, że zrobimy coś w tym stylu. Jeszcze tutaj artę dorzucimy. Artę będziemy mieli tylko ten. Artę tylko 160 na minusie, więc w sumie zróbmy to. Zobaczymy, ile manpowera zajdzie, ale nie powinno dużo. No 20 tysięcy, dobra, to niech się to wszystko doszkoli i będziemy już mieli dość okej dywizję. Jakie mają ten? A tak przeciwżywotnie, okej, jest dobry. Jest git. Przełamanie. No to takie, na takie państwa to są takie dywizje, które są git według mnie, no chyba lepszych już raczej na tym etapie rozgrywki flow nie zrobimy. Dobra, pójdźmy w to, żeby mieć tam lepszą broń. W samoloty, których i tak nie produkujemy. Mogli nam to oddać, bo to jest stal. Nie trzeba to pozadektować z czasem. No my będziemy w Transylwanii oczywiście za chwilę. A już mamy. W sumie teoretycznie możemy to robić. No to git. Ale w sumie to wszystko już w następnym odcinku będziemy robić, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.